No i wracamy po krótkiej przerwie. Już nowa plansza dla słuchaczy na YouTubie, dla widzów na YouTubie, a słuchacze Radio Gol dalej mogą się rozsiąść wygodnie w fotelach. No i teraz porozmawiamy sobie o piłce, która jest nam dosyć bliska, bo o piłce hiszpańskiej. Real Madryt mistrzem Hiszpanii. No i chyba można powiedzieć, Kuba, że jak najbardziej zasłużenie dzisiaj. No dzisiaj, w tym sezonie można powiedzieć, że niedościgniony był Real Madryt i tutaj nie było już aż takiej rywalizacji jak pomiędzy właśnie Liverpoolem czy Manchesterem City. Tutaj była jednak dominacja od samego początku i generalnie bardzo dobry powrót Carlo Ancelottiego, tak trzeba też powiedzieć, zwieńczyć ten cały sukces Realu Madryt właśnie, wydaje mi się, że przyjściem Carlo Ancelottiego, bo często tak się mówi, że potrzebny jest czasami taki trener na rozluźnienie. Oczywiście też nie mówię, że Zidane był takim jakimś tyranem, czy coś taki, czy kimś w tym rodzaju, bo raczej też raczej żył w zgodzie z piłkarzami, ale Carlo Ancelotti to chyba jest taki największy luzak wśród trenerów, taką przynajmniej opinię o Włochu można gdzieś usłyszeć. Znaczy, Carletto bardzo mocno bazuje na relacjach z drużyną. Wiadomo, taktykę też ogarnia, ale chyba za tą taktykę to bardziej jego syn Davide odpowiada, z tego co się orientuję. Carletto jest świetnym po prostu człowiekiem, jeśli chodzi o działanie z tego typu zawodnikami, z takich dużego formatu nazwiskami, bo no, musimy też pamiętać o tym, że on był zawodnikiem Wielkiego Milanu. I jednak był też trenerem Wielkiego Milanu, który teraz znowu jest wielki po kilku latach przerwy. Także no, ten Carletto na pewno umie. On ma zresztą taką tą cechę wspólną jak z Zinedine Zidane. Zresztą nie można wykluczyć, że Zidane w ogóle od Włocha się tego też trochę nauczył, tego No dysponowania właśnie. ego, bo był przecież jego asystentem kilka lat temu właśnie w Realu za pierwszej kadencji Carletto w Madrycie. Także no moim zdaniem nie można tego też wykluczyć właśnie, że Zizu, o którym też takie głosy krążą, że się przede wszystkim umie dysponować ego, nauczył się tego od Włocha. Więc no, na pewno Ancelotti tak z zewnątrz no nie wygląda na jakiegoś zamordystę. To na pewno. Myślę, że jeśli ktoś w tym sztabie Realu ma brać tych zawodników w obroty na cięższe treningi, to na pewno nie jest to Carletto, tylko jego asystenci. No prawda jest taka, że to co powiedziałeś, że to była liga takich dwóch prędkości i jeśli można gdzieś tutaj porównywać jakieś miejsce w tabeli do tej walki o mistrzostwo w Premier League, no to bardziej walka może nie o tyle o Ligę Mistrzów, co o wicemistrzostwo po prostu, bo tutaj Barcelona ostatecznie skończyła 3 punktami przewagi nad czwartą Sewillą. No, także to nie jest duża przewaga, ale no, na pewno Real zasłużenie, proszę pana, zasłużenie, to jest klasyka. No i co, jeszcze przed Realem jeden bardzo ważny mecz w tym sezonie. No tak, przed nimi finał Ligi Mistrzów. Ja typuję, że Real wygra. Nie wiem jak ty, chociaż oczywiście bardziej będę sympatyzował z Liverpoolem, ale jakoś takie mam wrażenie, że Real ma coś w tym sezonie takiego magicznego, że nawet mimo tego, że być może jest nieco słabszy, tak można powiedzieć personalnie, to wydaje mi się, że ta magia Ligi Ale wiesz, jak Mistrzów to się dalej zadziała. skończy. Liverpool będzie kontrolował cały mecz, będzie grał piłką, będzie prowadził grę. Może nawet będzie po prostu prowadził 1-0 i wiesz, nagle w końcówce jedna wpadnie Realowi, potem może druga, a jak nie druga, no to w dogrywce coś wpadnie. Ewentualnie Thibaut Courtois wykaże się w karnych, także no Real ma to co mówisz. Real ma w tym sezonie to coś, ten gen wygrywania po prostu się. Ten gen, ta mentalność wygrywania się pokazuje w tych najważniejszych momentach w Lidze Mistrzów. No tak, no nie ma co ukrywać, że w tym sezonie, tak naprawdę w składzie Realu Madryt każdego możemy, prawie myślę, każdego pochwalić. Karim No, Gareth Benzema, Bale, Eden Hazard to no raczej nie, tak, no ale. tych raczej nie, tych piłkarzy raczej nie. No ale też na pewno warto skupić się na początku na tych, których warto jednak pochwalić, a więc Karim Benzema, Vinicius, Thibaut Courtois, Luka Modric, to są chyba te cztery nazwiska, które gdzieś miały największy
Impact wygraną Realu Madryt. Karim Benzema i Vinicius, wiadomo, dwaj napastnicy, którzy gdzieś odpowiadali za te bramki, za to, jak to wszystko wyglądało. Przecież taki Vinicius nawet w tym meczu z Levante, jak on się bawił tak naprawdę, strzelił tego hat-tricka w meczu, który już tak naprawdę był o nic, no bo widać, że wciąż mu zależy, że chce się pokazać, mimo że już tak naprawdę nikomu nic nie musi udowadniać, ale on sam chce, on sam ciągnie grę. Karim Benzema może taką lekką zadyszkę złapał, tak można odczuć po tym, jak się porusza na boisku, po tym, jak gra, ale też wiemy, że on miał problemy ze zdrowiem trochę w międzyczasie, Ale że wciąż sezon jeszcze strzela jest bardzo ważne długi, gole. tak, że ten sezon był dla niego długi, ale wciąż strzela bramki i to się na końcu bardzo mocno liczy. Thibaut Courtois, porównywałeś go do Edersona, że Courtois jest dużo lepszy. No generalnie chyba ciężko znaleźć lepszego bramkarza na świecie w tym momencie od Thibaut Courtois, takie odnoszę wrażenie, bo zawsze się mówiło, że to jest bramkarz, który ma bardzo duży refleks, że on potrafi generalnie bardzo dobrze po prostu bronić, a te dodatkowe elementy, jakie teraz wprowadza, więc rozgrywanie piłki nogami, to też teraz stoi na bardzo wysokim poziomie. On jest też, trzeba dodać, bardzo wysokim bramkarzem, a mimo to potrafi gdzieś technicznie ułożyć tą stopę i zagrać takie Przede cięte wszystkim piłki na Viniciusa. Courtois jest świetny w tym zejściu przy dolnych interwencjach, przy interwencjach no, przy piłkach uderzanych blisko ziemi, bo wiesz, no, jak jesteś takim wysokim bramkarzem, to też nie jest łatwe, żeby tak zejść. No, na pewno zdecydowanie łatwiej ma Keylor Navas taki na przykład, bo Keylor jest niziutki i ten punkt ciężkości ma tak nisko zawieszony, że szybciutko schodzi do ziemi i Thibaut Courtois też to ma, on przede wszystkim też jest. No to, że jest bardzo wysoki, to też ma ten zasięg i ramion, i nóg, no niesamowity. No i takie piłki nawet tymi szpagatami broni czasami, także no też ja mam w pamięci ten jego pierwszy okres w Realu, ten początek, no to tam też była taka narracja, że generalnie to trochę Real bez sensu ściągnął takiego bramkarza za tak duże pieniądze, no bo Belk zawodził. Ale no, pokazał, że jednak warto było zainwestować tą kasę i no i prawda jest taka, że faktycznie ta inwestycja, którą wtedy poczynił Florentino Perez, no, zwraca się i to z nawiązką. No tak, ale też jednak najlepszym bramkarzem pod względem czystych kont nie został Alex Romero z Realu Sociedad, jednak 19 czystych kont, jak sobie gdzieś tam wcześniej nie sprawdziłem. Courtois z kolei tych kont czystych bodajże 16. Też na pewno warto docenić Rodrygo za końcówkę sezonu, bo wiadomo, awans, tak naprawdę wygranie meczu w końcówce z Manchesterem City, o czym już sobie rozmawialiśmy, ale chyba już tak definitywnie trzeba powiedzieć, że wygrał po prostu rywalizację z Marco Asensio, który nomen omen, nie wiem dlaczego dostał powołanie od Luisa Enrique, ale dostał. Generalnie te powołania Luisa Enrique często Dziwne. są niezrozumiałe, ale no wiadomo, Lucho ma takie zdanie, że generalnie wszyscy mu mówią, kogo powinien powoływać, Ansu Fati na zachętę, Lo a tak Celso nie naprawdę ma. to on wie Nie Lo Celso, najlepiej, przepraszam, kogo tylko powoływać. Canavesa. Tylko wiesz, Lucho ma też o tyle dobrze, że generalnie no, jak on kogoś powołuje takiego nieoczywistego, to ten ktoś po prostu potem pokazuje na boisku, że warto było. No, pamiętamy, jak powołał Gaviego, który miał w Barcelonie wtedy kilka meczów. No, już zaczął się lament, że faworyzuje zawodników Barcelony i tak dalej, no bo wiadomo. Enrique też jest socja, przecież Barcelony głosował w niedawnych wyborach. Znaczy wyborach niedawnych, rok temu w tych wyborach, ale głosował. Tylko no, on powołał wtedy tego Gaviego i ten Gavi, no, co wyczyniał w finałach Ligi Narodów, no to wszyscy widzieliśmy, więc trzeba ufać Luisowi Enrique po prostu. No tak, a wracając jeszcze do Realu Madryt, Rodrygo. Można powiedzieć, że możliwe, że to jest jeden z większych wygranych tego okienka transferowego, bo skoro nie przychodzi Mbappe, no to automatycznie przed Rodrygo otwierają się szeroko
znaczy właśnie szeroko drzwi na boisko, bo będzie teraz tak naprawdę mógł być podstawowym graczem, jeśli oczywiście Real jakiejś wielkiej gwiazdy typu właśnie Mane czy Salah nie ściągnie. Wiemy, że on też bardziej się czuje, lepiej się czuje na lewej flance, co pokazał mecz chociażby z Cadiz, w którym dobrze się pokazał, ale generalnie Rodrygo na tej prawej stronie też czuje się coraz lepiej. Sam mówił w wywiadzie, że oczywiście on woli tą lewą flankę, ale tej prawej cały czas się uczy i ona coraz więcej mu radości sprawia. Po prostu może grać w takim towarzystwie, jakim się obraca obok Benzemy czy Viniciusa, no to na pewno się bardzo przyjemnie gra i można powiedzieć, że być może też to sprawi, że Marco Asensio też się będzie musiał zastanowić, co dalej, czy dla niego jeszcze czy opłaca się zostawać w Realu Madryt, czy on tutaj jakąś szansę na grę będzie dostawał przy takiej dyspozycji Brazylijczyka, który przecież też dodajmy jest od niego młodszy, bardziej perspektywiczny. No i no, ciekaw jestem właśnie, jak myślisz, jak się zachowa chociażby właśnie Marco Asensio. Znaczy, no musimy też pamiętać o tym, że jeśli porównujemy Asensio i Rodrygo, to to są dwaj zupełnie inni zawodnicy. Ale No bo pozycja ta sama. ta pozycja ta sama, ale jeśli chodzi o styl gry, znaczy dla mnie Asensio bardziej cały czas pasuje na dziesiątkę niż na skrzydło. Jakby ja się będę upierał, że to jest bardziej pomocnik. To trochę jak dla Odegaarda, tak? Nie było miejsca, tak samo teraz No może dla tak, no bo Asensio. Real nie gra z takim systemem, w którym jest taka dziesiątka po prostu, To samo można więc powiedzieć o Isco, który przecież odchodzi, tak? tak, no tak. James Rodriguez był Naściągali wcześniej. tych ofensywnych pomocników, Naściągali a nie dziesiątek, a nie grali. grają dziesiątku od No. nie wiadomo kiedy. Tak. Tak No, naprawdę od to czasów Mesut Özil'a nie grają dziesiątku. tak, no bo Trzeba wtedy powiedzieć. Özil też wykręcał świetne liczby. Nie wiem w sumie, czy Angel Di Maria nie miał też takich epizodów, że grał tak w środku pola. Ale No no tak. to Później w zszedł każdym. jednak trochę na skrzydło. Tak, ale no generalnie to jest tak, no ciężko tych gości porównywać. No ale wiadomo, jeśli chodzi o typowego skrzydłowego, to Rodrygo pasuje tam bardziej. Ale tak jak mówiłem przy temacie Salaha i Mane, spodziewam się, że tu jednak jakaś konkurencja dla Rodrygo zostanie ściągnięta. Nie mówię, że to musi być ktoś z tej dwójki z Liverpoolu, ale wydaje mi się, że ktoś przyjdzie. Carlo Ancelotti zapowiedział, że już Isco na 100% odchodzi z Realu Madryt. Też zapytano o to, czy mógł coś zrobić więcej. No to na pewno mógł zrobić więcej Isco w tej swojej przygodzie z Realem Madryt, że ten potencjał był na tyle duży. Też jestem ciekaw, czy zostanie w La Liga Isco. Ja bym go na przykład widział w takim Betisie, bądź może w Sewilli. No nie wiem, jak on zdecyduje, czy być może wybierze jakiś kierunek zagraniczny. Tak czy siak, sporo tych roszad jednak będzie w Realu Madryt, bo oprócz Hiszpana ma także zapewne odejść Marcelo, więc absolutna legenda Los Blancos, którego też myślę, że warto pożegnać, bo to jest piłkarz no, ikoniczny dla tego klubu, który wygrywał z nim wielokrotnie Ligę Mistrzów, był w tym ostatnim sezonie jej kapitanem, może bardziej takim mentalnym kapitanem z ławki rezerwowych, ale Szatni jednak. bardziej. Tak, ale jednak to była wielka postać, no i teraz już ten mecz z Liverpoolem, bo zapewne pojawi się być może nawet na symboliczne jakieś minuty na boisku, będzie jego ostatnim w barwach królewskich. Nie, no to znaczy, co do tego pojawienia się na boisku z Liverpoolem, no to ja mam duże wątpliwości, szczerze, bo jednak wrzucanie takiego Marcelo, który wiadomo, że często nie Znaczy nie chodzi mi, nadąża. że od pierwszej minuty, tylko Nie, wiesz, nie, tak. nie, ale właśnie ja wiem, tylko że dajmy na to, no będziesz miał mecz taki na ostrzu noża, no będzie się działo pewnie dużo, wynik na styku, to wiesz, puszczanie Marcelo na tą lewą obronę szczególnie, no to by było no coś takiego chyba, na co Carlo Ancelotti jednak nie może sobie pozwolić. I wydaje mi się, że może być ciężko to pożegnanie, że No to pewnie przestanie zależy, co będzie właśnie od tego, jak ten mecz się ułoży, od tak? wyników, no tak, bo jeśli, no, jeśli Real będzie prowadził 3-0, dajmy na to, czy 3-1, no to może na doliczony czas Marcelo wejdzie, ale no myślę, że może być ciężko takie pożegnanie boiskowe i że bardziej to będzie, no po prostu Marcelo wniesie puchar, no bo jako kapitan, to jeśli Real wygra, to Brazylijczyk pewnie będzie pierwszym tym, który będzie podnosił puchar. No tak. Też trzeba powiedzieć, że odchodzi Gareth Bale, który
No, stał się w ostatnim czasie trochę Popularny golfista. memem. Tak, stał się już bardziej piłkarzem, memem w Realu Madryt niż wielką postacią, chociaż jego zasług również nie możemy gdzieś tam lekceważyć, bo przyczynił się do chociażby tego finału pamiętnego z Liverpoolem, gdzie strzelił Czy piękną też w bramkę. Lizbonie Tak, czy też w 2014, Lizbonie, no. więc kto wie, być może Bale. Być może Bale jednak nie będzie aż tak surowo oceniany po latach, po kilku Tak, z latach. perspektywy czasu pewnie nie będzie tak surowo oceniany. No właśnie, też no właśnie, Eden Hazard, który no jest totalnym rozczarowaniem, to wiemy. No on już będzie zawodnikiem rzędu piątego, czy tam którego, już nie wiem nawet, bo też to przyjście Mbappe miało totalnie go tak naprawdę wykluczyć z możliwości gry ostatecznie. Francuza nie ma, więc skoro tak sobie omówiliśmy tak naprawdę te pozycje, być może jeszcze na koniec potem zapytam o tych pomocników, ale może ten temat pomocników Realu zostawmy sobie na mecz finałowy Realu z Liverpoolem, bo też kilka wątków na pewno warto będzie po tym meczu takich podsumowujących poruszyć, między innymi właśnie rolę tych pomocników chciałbym poruszyć. A teraz, skoro jesteśmy na świeżo tak naprawdę po tym, co się wydarzyło wczoraj po południu, wieczorem, można tak powiedzieć, a więc ogłoszenie Kiliana Mbappé, który no, zadeklarował, że jednak zostaje w Paris Saint-Germain. Pan Khalifi, czy jak to tam się dokładnie, El Khalifi powiedział, dopiął swego, jak powiedział, że Mbappé nie odejdzie za grube miliony i ani za darmo, tak też się stało. Został w klubie. No i mnie najbardziej zszokowało to nie to, że on został w tym PSG, bo takie coś trzeba było brać pod uwagę, ale to, że on podpisał kontrakt aż na 3 lata. Wydawało mi się, że takie przedłużenie o rok, o dwa, takie wiesz, przedłużenie na zasadzie, że skończą się Mistrzostwa Świata, Katar dopnie swoje, no i później będzie można się rozejść, będzie możliwe, że jakieś przejęcie tego projektu Paris Saint-Germain przez kogoś innego. A jednak się okazuje, że Kylian Mbappé ma jakieś inne plany, że tutaj on jednak celuje w Ligę Mistrzów z klubem z Paryża. Wiesz, są też pojawiają się ciekawe informacje, jakoby prezydent Francji Emmanuel Macron miał dzwonić do Kylian Mbappé i go No tak, to dużo przekonywać. się mówiło o tym. I też mówi się między innymi o tym, że Macron mówił Mbappé, żeby ten został, bo w 2024 roku są igrzyska w Paryżu. I że Mbappé jako Paryżanin powinien być właśnie wtedy tym flagowym Francuzem, nazwijmy to w taki sposób. Tą główną postacią tego wydarzenia. Także ja powiem tak. No wiesz, my się cieszymy zapewne bardziej z tego, że on nie idzie do tego Realu, no bo wiadomo, że kibicuję Barcelonie i generalnie no, dla Barcelony, gdyby on przyszedł, byłoby to czymś masakrycznym. Zresztą dla Barcelony, dla całej ligi, bo już widzę takiego Mario Gaspara na przykład zgłomowanego przez tego Kiliana Mbappé. To by było straszne, ale mówiąc tak całkowicie serio, wiesz co, w tej całej sprawie irytuje mnie to całe mówienie, że wybrał pieniądze, a nie piłkę, bo po pierwsze, w Paryżu i we Francji też piłkę się gra i to wcale nie jest tak, że on nie idzie w ogóle, że będzie tam miał wakacje i tak dalej. Ale no przede wszystkim on w Realu też nie grałby przecież za czapkę gruszek. Tylko no grałby i przyszedłby za duże pieniądze, bardzo duże pieniądze. Za podpis tam mówiło się, że miałby dostać 100 milionów euro za sam podpis na kontrakcie. I oczywiście no w PSG dostaje 300 milionów euro za podpis. No to jest różnica, ale no też nie mówmy, że tutaj jakiś tam romantyzm futbolu przegrał z brudnymi pieniędzmi. No bo w Realu też to by było takie finansowe, wiadomo. Kwestia też tego finansowego fair play. Jak ja widzę, że Javier Tebas, szefa ligi tutaj jakiś nie wiadomo co robi, to myślę sobie, panie, daj pan spokój, bo Javier Tebas już też mnie mega irytuje, bo też zaczął się wypowiadać odnośnie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Panie Tebas, pan już mi zniszczyłeś jedno marzenie, nie pozwalając na pozostanie Messiego.
Więc proszę, nie psuj mi marzenia związanego z Polakiem w La Liga. Polakiem w Barcelonie oczywiście. Nie wiem, Javier Tebas odnoszę wrażenie, że ma jakieś tam jeszcze swoje interesy. Przede wszystkim pewnie chce przeforsować ten fundusz CVC cały czas. Który Mówi się to. podobno już dzisiaj zostaje podpisany przez Joana Laportę, z tego co czytałem. No widzisz, no, czy rok później, gdyby podpisał rok temu, Messi by został. No Tak, właśnie. tak to wygląda, no. No niestety, ale no Lewandowski może przyjdzie dzięki temu. Zgubiłem wątek. Wyszło na te basowe. Tak, wyszło na te basowe w tej kwestii, tak, zdecydowanie. Widzisz, czyli presja z Messim i z jego odejściem się nie powiodła. Bo przecież pamiętasz, jak rok temu jeszcze było pisane, że jak Messi już był w koszulkach PSG, że cały czas presja na Tebasie jest wywierana i zaraz się ugnie i pozwoli zarejestrować Messiego. Jeśli chodzi o tego Mbappé, jakby no, ja potrafię go zrozumieć, bo jednak to jest też chłopak chyba spod Paryża. Nie pamiętam teraz tylko, kto to mówił, ale jakiś czas temu, już jakiś czas temu, tak dawno, dawno temu, była chyba wypowiedź, nie wiem, czy to nie był Timura Bakayoko, że dla chłopaków spod Paryża gra w PSG jest takim spełnieniem marzeń. I Generalnie wydaje chyba mi się. chłopakom z Francji, może poza Marsylią, No, to jest takie mini Marsylia marzenie. To tak została. trochę jak w Niemczech Bayern, tak? No, jak w Zwłaszcza Niemczech tych Bayern, ostatnich dla nie... w latach, dla tego Polsce, dla młodego niektórych pokolenia. Legia, na przykład. No No, coś właśnie. takiego. Także, no jakby no, nie dziwi mnie to, że on tam został cały czas tam. Spodziewałem się, że wiadomo, większe szanse były na ten transfer do Realu, no bo też mówiło się o tym swoją drogą, ludzie z El Chiringuito na czele z panem Pedrerolem się nieźle skompromitowali, bo te tik-tak, co było rok temu, cały czas i też była pompka przez ten rok, że dobra, to nie udało się latem, ale uda się teraz. Też nie dziwię się trochę kibicom Realu, że oni teraz czują się jakby byli oszukani, bo im przez rok mawiano jasno w mediach, że dobra, teraz go nie podpisaliśmy, ale on za rok tu przyjdzie i będzie fajnie, a tu się okazuje, Śmiano że... się z Laporty, że nie utrzymał Messiego, a tutaj tak naprawdę wiadomo, nie utrzymał Perez Mbappé, może nie, ale nie dopiął jednak tego, co miało zostać Tak. dopięte. No tak, ale no tak, znaczy o to mi chodzi, że no mówią ci zresztą, my też się czuliśmy oszukani, bo Laporta od początku swojej kampanii mówił, że zatrzyma Messiego. No tak. Od początku kampanii Laporta do wyborów wszedł z hasłem zatrzymam Messiego. I nie zatrzymał tego Messiego, więc generalnie mogłoby go już nie być w tym klubie. Wiadomo, że on Laporta z Mateo Alemanem robił bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi szczególnie o uzdrawianie finansów klubu, ale no fakt jest taki, że Laporta obiecywał jedno i tego nie zrobił. Perez, no może nie obiecywał wprost, ale też chyba Florentino Perez z Josepem Pedrerolem jakoś tam się zna i no, wątpię w to, żeby Pedrerol był tak pewny tego transferu, żeby nie miał jakichś dobrych informacji. No dobrze, tak sobie mieszamy wątki Realu i Barcelony. Przejdźmy zatem do klubu z Katalonii. Wiesz Przegrana co, z... Kamil, ja tylko na wstępie powiem, że już się znowu pojawiają informacje, że Neymar może wrócić do Barcelony, także mnie już po prostu nosi. Bo ostatnio Neymar wylądował przecież w No Barcelonie tak. z, nie wiem ile tam było tych walizek, ale na pewno dużo. Te walizki, tak samo jak było z Xavim zimą. No, na pewno było ich dużo, tych walizek i już coś tam się mówi, że znowu może wrócić. No nie, no proszę nie. Chociaż ten Leeds się utrzymało, więc Rafinha raczej nie przyjdzie, także może Neymar znowu. No nie wiem, Jeśli, co nie masz do słuchaj, Neymara. jeśli nie podpiszą szybko Lewandowskiego, to będzie to najbardziej komiczne lato w historii tego klubu. To nie ma wątpliwości. Na pewno wolałbym Lewandowskiego niż Neymara, Tak, ale jakby, ale zdecydowanie. z drugiej strony, co wtedy zrobić, jak na przykład Lewandowski by faktycznie nie przyszedł, bo też jest taka presja na Laporcie, że trzeba mieć jakiegoś takiego piłkarza projektu. Każdy Tak, takiego tak. chce mieć. Każdy Wiesz co, ja tak sobie prezes. myślałem o tym, że Robert Lewandowski, oczywiście wyzwania sportowe to jedno, ale zobacz, jak on może marketingowo zyskać w takim transferze. No Bo tak. Barcelona ma chyba 3 razy więcej followersów na Instagramie niż Bayern. Oczywiście, no to są tylko liczby na Instagramie, wiadomo. Ale no, jak Ale jesteś zobacz, przy... ile było na przykład tych
ile, jak wzrosły w ogóle, jak wzrósł Instagram Mbappé po tej całej aferze, nie? Z Realem, ale też dużo mówi No, o tym, o dokładnie. dzisiejszych czasach. Także no to jest zresztą no Barcelona ma tą swoją magię, co by nie było, tak samo jak Real. I taki transfer do Barcelony byłby przede wszystkim, wiesz, Lewandowski przychodzi z Bayernu po 8 latach, wygrał w tym Bayernie wszystko, co mógł. Przychodzi do Barcelony i z miejsca staje się twarzą projektu w takim wielkim klubie, w wielkim mieście, z taką wielką bazą kibiców na całym świecie. Oczywiście Bayern też ma dużą bazę kibiców na całym świecie, ale no mimo wszystko Barcelona ma trochę większą tą bazę kibiców. No i dla Lewandowskiego to jest świetny ruch ze strony też marketingowej, nie tylko sportowej. Wiadomo, plus no życie w Barcelonie też jest chyba, no jest fajne. Nie wiem, nie byłem jeszcze w Barcelonie, co prawda, ale no wydaje mi się, że jest tam nieźle, co najmniej. Także no ten Lewandowski, no gdyby przyszedł, to na pewno zresztą i Barcelona, i Lewandowski same korzyści moim zdaniem mogą wyciągnąć z takiego transferu. No właśnie, to też mógł być taki element gdzieś potrzebny w tej układance Xaviego. Wiadomo, tych braków w Barcelonie jest dużo, o czym sobie tak też na przestrzeni tego całego sezonu, bo podsumowujemy sobie w zasadzie to, co, o czym mówiliśmy tak naprawdę przez ten cały rok, o tym, co się działo w Barcelonie między innymi. To by był taki element dopełniający, gdzie spinałby tak naprawdę Aubameyanga, Luka de Jonga, Depaya w jedną osobę tak naprawdę i rozwiązałoby wiele problemów i jeszcze to by był jeszcze wyższy poziom niż przedstawiona przeze mnie trójka. Odchodzi oczywiście Adama Traore, tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, odchodzi. Ojej, ale ładna asysta wczoraj. Tak, ładna asysta Znaczy wczoraj. wczoraj, w Jest to niedzielę. dla dobra La Ligi. Dobrze, że tak zrobił, bo Villarreal w europejskich pucharach jest potrzebny dla Ligi Hiszpańskiej. Wiadomo, szkoda, że to akurat kosztem Barcelony ta porażka, znaczy ta wygrana I tak nic nie Villarreal. I zmieniło. tak to nic dla Barcelony nie zmieniło, a dla La Liga dobrze, że to Villarreal, a nie Athletic Bilbao, na całe Chociaż szczęście. Atlantyk i tak nie zrobił tego, co miał zrobić, także tak czy No siak, tak. właśnie to nie zmieniło. No tak, no ale tak czy siak gratulujemy Villarrealowi, bo tutaj na pewno zasłużył swoją postawą i to, że na pewno nie był to dla nich łatwy sezon, bo musieli łączyć Ligę Mistrzów z La Ligą i to gdzieś się na No palcach umówmy się, odbiło. półfinaliście Ligi Mistrzów nie przystoi wypadać poza puchary całkowicie. No właśnie. No dobrze, o Villarrealu sobie już mówiliśmy wcześniej, o tym jak właśnie występował w Lidze Mistrzów. No a Barcelona to jest taki temat, który na pewno gdzieś wielu kibiców jednak w Polsce interesuje, więc o nich jeszcze chwila. Frankie de Jong, dużo się mówi o tym, że właśnie on może odejść z Barcelony. Czy ty byłbyś tak bardziej za, czy jednak przeciw temu transferowi? Tak nawet patrząc i sportowo, i ekonomicznie, bo jednak trzeba łączyć te dwa aspekty. Sportowo. No właśnie, Frankie de Jong to wciąż jest taka zagadka, którą kolejny trener nie potrafi chyba tak do końca rozwiązać, bo jest to zawodnik na pewno o dużym potencjale, mimo że już jest coraz starszy, to jednak wciąż mówimy o piłkarzu, który może być tym topem, ale generalnie no coś jest wciąż nie tak. Taki wątek, który ciągle jest poruszany, to oczywiście to, gdzie on powinien grać, na której pozycji w środku boiska. I to już się robi powoli coraz bardziej męczące. I nie wiem, czy dla niego samego to się robi męczące też, ale myślę, że dla wielu fanów Barcelony jednak już tak. No tak, to zdecydowanie jakby. No ja mam trochę dość tego, że my cały czas się zastanawiamy, gdzie powinien grać Frankie. Czy szóstka, czy ósemka, czy dziesiątka, czy gdzie tam jeszcze. No to tak jak przy Piotrze Zielińskim trochę. No tak. Że tak jak już tam mówiło się, trequartista, jakiś tam ten, czasami już było, że jakieś tam carbonara i coś, takie prześmiewcze teksty były wymyślane. Także. Wiesz, no ja tutaj właśnie chcę to rozdzielić ekonomicznie, no na pewno to się no spina, mówiąc No z tych kolokwialnie. pieniędzy, które najpewniej Manchester United, bo tutaj się najgłośniej o tym mówi. Chociaż też PSG się pojawia No i znowu też w PSG. kontekście Frankiego, także no
No ale Teraz w każdym pędzę razie te każdego pieniądze ściągnąć. można było naprawdę dobrze, mądrze zainwestować, patrząc, że Barcelona jest Alemanii, to on by to raczej zrobiłby to dobrze. No na pewno nie zostałoby to wywalone błoto jak za kadencji żeby Josepa Bartomeu. To nie ma co do tego wątpliwości. No wiesz, no tak, te pieniądze mogłyby sfinansować Roberta Lewandowskiego chociażby. Też wiesz, rozmawiamy o tym Lewandowskim, ale to mnie Ale mi zastanawia, czy bardziej chodzi, wiesz, o inne pozycje, bo jakby Lewandowski, stoper, stoper stoper, chociażby, prawa obrona. prawa, lewa obrona, tak generalnie też mi się wydaje, że jakby te CVC bardzo dużo da, też przecież się mówi o tym Barca Studios, że być może to się gdzieś tam uda opchnąć, no wiadomo, doszedł Spotify, więc na tych finansach jest naprawdę coraz lepiej i Barcelona w zasadzie wydaje mi się, że za niedługo powinna wrócić już do tych Wiesz, tylko kwestia jest tego, że też będzie przebudowa lepszych Camp Nou za czasów. rok, nie? No tak, i to też na I to pewno też nie swoje są tanie kosztuje. rzeczy, mówiąc tak kolokwialnie. Wracając do tego Frankiego de Jonga. Ze względów ekonomicznych bardzo to rozumiem i jeśli do takiego transferu dojdzie, tylko chciałbym też, żeby to było jasno powiedziane, że sprzedajemy Frankiego, bo po prostu musimy, bo to jest kwestia finansowa i no, zawodnik. Dostaliśmy dobrą ofertę i no, nie mogliśmy jej odrzucić. Po prostu, jakby, że odrzucenie jej byłoby trudne. Ze strony sportowej, wiesz co, to już dla mnie zależy od tego, kto zostanie sprowadzony w jego miejsce. Bo jeśli Frankiego sprzedasz za 80 i jakoś po taniości sprowadzisz Carlosa Solera, no to ja będę bardzo To jest zadowolony. deal bardzo Tak. dobry. To jest bardzo dobra opcja. W pakiecie z Jose Luisem Gayo to już w ogóle. Naprawdę, I w jakby z drugą tej stronę walenki. Mingeza, Clement I Martin Braithwaite. Lenglet. Martin Braithwaite. No, bo też się mówiło przecież, że No. Walencja chce tego Braithwaite'a ściągnąć, także. No zresztą te taśmy, te wycieki o Gai, o Solerze, to. Myślę, że To to jest wszystko gruby sprawia, temat. że sama Walencja może być. No zresztą było spotkanie przecież przedstawicieli Walencji z przedstawicielami Barcelony. No i nie zapominajmy, że jednak zapewne, gdy Walencja przedłużała ostatnio umowy Solera i Gai, no to szefem tego pionu sportowego był Matteo Alemany, który, wiesz, który pewnie gdzieś tam jakiegoś pendrive'a sobie wyciąga, wpina do komputera i patrzy, kontrakt Luis Gaia, nie? Kontrakt Carlos Soler i patrzy, jakie I tam są kruczki są, klauzule, jakie szuka, tam są tak. zapisy. Jakie zarobki mają ci zawodnicy i wiesz, i także ten Aleman na pewno może być jakimś wyznacznikiem. Ja też mam nadzieję, że Xavi będzie bardzo mocno zaangażowany w te ruchy, bo jednak Xavi jako ta twarz tego projektu, zresztą no wiemy, że Xavi rozmawiał czy nawet z Robertem Lewandowskim kilka razy i też przekonywał go do tego transferu i obaj wtedy rozmawiając ze sobą się zgadzali, że generalnie taki ruch jest okej. Także Szawi myślę też tutaj będzie odgrywał dużą rolę przy tych ruchach. Xavi też na pewno bardzo mocno się wzoruje na Luisie Enrique, a przecież Luis Enrique też powołał Carlosa Solera na najbliższe zgrupowanie. Tak więc być może też gdzieś w planach ma selekcjoner La Fura Roja wystawianie gdzieś właśnie Carlosa Solera w Szawi składzie. zadzwoni, powie: Lucho, weź mi go wystaw. Ja Niech go chłopak się sprawdzę. ogrywa. Tak, bo to Niech ten chłopak sam się ogrywa system. w naszym stylu, niech się ogrywa. I Tak. Lucho powie spoko, wystawię, nie gra. No i potem do Barcelony, mokry sen Barcelony się spełnił. Tak więc dobrze, porozmawialiśmy sobie o tych dwóch najważniejszych ekipach, tak więc teraz tak króciutko o tych pozostałych, żeby sobie to już tak klamrą dopiąć. Na pewno dużo więcej oczekiwaliśmy od Atletico Madryt, Mój typ na mistrza. tak jak w przypadku Manchesteru United w Premier League, tak tutaj. Nie, tak jak. Nie, bardziej bym powiedział, że tak jak w przypadku Chelsea, to tutaj bym obstawiał w takich kategoriach Atletico Madryt. Bo No to jednak i. nie był taki zjazd totalny. Tak, to nie był już taki zjazd totalny, bo jednak podium jest. Tak więc ta trójka została, powiedzmy, te podium, ten medal został gdzieś zdobyty, to trzecie miejsce, ale generalnie dla Atletico ten sezon się nie ułożył. Myślę, że to był taki sezon, który gdzieś po prostu. Źle został trochę na samym starcie zaplanowany, bo mimo tego, że było dużo transferów,
to mam wrażenie, że one były trochę tak z przypadku. Ten Griezmann tak naprawdę chociażby pojawił Nagle. się tak Griezmann nagle. nagle wpadł, nie? O, jest okazja, Tak. bierzemy. Ale to nie było jakoś tak mocniej dogłębnie przemyślane. Był przecież już wcześniej przygotowany Cunha, więc po co było sprowadzać tego Griezmanna i gdzieś tam sobie mieszać? Suarez, no już jednak to nie jest ta młodość, która była jeszcze chociażby sezon temu, to już nie jest ten sam zawodnik. Kto tam jeszcze? Angel Correa, oczywiście dobre momenty i jemu na pewno dużo trzeba zawdzięczyć, ale też właśnie to, że nie mógł się cały czas jakby ogrywać, nie był takim podstawowym graczem, też go gdzieś to pewnie z rytmu wybijało. I to ta mnogość tych piłkarzy z przodu tak naprawdę nie pomagała. Te rotacje nie były aż takie dobre, bo też trzeba powiedzieć, że kontuzje jako tako omijały tych piłkarzy. Oczywiście może miał taki moment Griezmann, gdzie miał taką poważniejszą kontuzję, czy Suarez jakieś drobne urazy, ale generalnie też nie mógł się chyba po prostu Diego Simeone zdecydować, kogo w końcu wystawić do tego składu i to był taki główny mankament. Do tego doszły problemy w defensywie. Koszmarny sezon Mario Hermoso. To jest chyba taki główny problem w obronie. Też José Luis, przepraszam, José María Jiménez Jimenez. też gdzieś miał swoje problemy ze zdrowiem i to się Jan wszystko Oblak. Jan Oblak. Tak więc tych tematów w Atletico Madryt podsumowujących ten sezon jest naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy któryś chcesz teraz rozszerzyć i jakoś tak się na którymś skupić. No tego Oblaka chyba, bo jednak no, mieliśmy do czynienia z gościem, który w poprzednim sezonie był najlepszym bramkarzem na świecie, moim zdaniem. Wiele razy ratował to Atletico przed stratami gola. No, na pewno gdyby nie świetna dyspozycja Oblaka, wtedy Atletico nie zdobyłoby tego mistrza. To nie ma co do tego wątpliwości. No a teraz Oblak, no wiesz co, ja mam przed oczami ten strzał Elangi z Manchester United z meczu na Wanda Metropolitano. No puścił takiego kapcia po ziemi. Oblak się rzucił jak worek ziemniaków do tej piłki. No jakoś tak, jakby w tamtym sezonie Oblak był świetny, a w tym ja odniosłem wrażenie, że w ogóle ci słoweńscy bramkarze to jakieś takie mają problemy z rzucaniem się do tych piłek, bo Jan Oblak i Samir Handanowicz, wiadomo, Handanowicz już od dłuższego czasu ma takie momenty, że raz się rzuci, a jak tam innym razem mu się nie chce, to się nie rzuci. A no Oblak, no to jednak była klasa w tamtym sezonie, ale no w tym zjazd solidny. Podejrzewam, że gdybyśmy zajrzeli do procenta obronionych strzałów, to też byłaby spora różnica. No właśnie, więc tych problemów defensywnych też nie uniknął w tym sezonie nie uniknęło Atletico Madryt. Teraz zaglądamy do dwóch zespołów z Andaluzji, dokładnie z Sevilla, więc Sevilla i Real Betis. Real Betis na pewno może się cieszyć z tego, że udało się zdobyć trofeum, udało się zdobyć Puchar Króla. To jest jednak dość duży sukces i chyba taki mało oczywisty, nieoczekiwany myślę przed sezonem, a jednak się udało. No, Sevilla bez trofeów, Liga Europy gdzieś odleciała, bo jednak A tej Ligi zaangażowanie. Europy w tym sezonie im podwójnie szkoda, bo finał na ich stadionie, tak? Tak, finał na ich stadionie i też trzeba powiedzieć z całym szacunkiem do Rangersów i do Eintrachtu, to były kluby do ogrania, mimo wszystko. Takie odnoszę wrażenie. A Sevilla to jest zespół, który na przestrzeni sezonu można powiedzieć, że dobrze wyglądał. Oczywiście ta końcówka, taka bardzo pragmatyczna, gdzieś chyba zadowolili się już po prostu tą strefą Ligi Mistrzów i już nie powalczyli o coś więcej. Gdzieś, jak już zobaczyli, że Real już odskoczył o kilka punktów, to już stwierdzili, że a dobra, co nam za różnica, czy drugie, czy czwarte, czy trzecie. Liga Mistrzów jest i No tym chyba się. kluczowy tutaj był ten mecz z Realem właśnie bezpośredni, Tak. gdzie no prowadzili 2-0. Ja wtedy już w przerwie liczyłem, że tu Barcelona dzień później wygrywa z Kadizem i 6 punktów straty i walczymy o mistrzostwo. Tak. A tu nagle po przerwie Real sobie strzela trójkę i tak naprawdę podłamał i Barcelonę, i Atletico, i Sevilla, wszystkich. No Sevilla tak naprawdę wtedy chyba już tak uznała, że a nie ma co się starać, Liga Mistrzów i tak będzie. No właśnie.
No, ale tak jak mówię, warto też docenić, mimo że niżej w tabeli jest Betis od Sevilla, ma 65 punktów na koncie, jest piąty, zagra w Lidze Europy, co też jest dla tego klubu ważne, że te europejskie puchary będą. Czy w ogóle finaliści Pucharu Króla tacy oczywiście, no bo ta Walencja, Tak. ta Walencja, która jest w totalnej ruinie organizacyjnej, sobie dochodzi do finału. Dobrze, że ona nie wygrała tego finału, bo nie chciałbym takiej drużyny w Lidze Europy. No to byłaby totalna klapa i kto w tej w ogóle Lidze Europy by grał, jakby odszedł jeszcze Soler, odszedłby jeszcze Peter Lim by grał na lewej obronie. Tak i Alin Murphy, niech sobie Tak tam jest. grają, niech sobie tam grają i się bawią. No dobrze, Z myślę, że... Bordalas będzie musiał korki wkładać i tam biegać po boisku. Tak, myślę, że możemy sobie zakończyć już dzisiejszy odcinek piłkarskiej pogadanki, przedostatni, kończący sezon zasadniczy. Czekamy już tylko na wielki finał Ligi Mistrzów, na który oczywiście zapraszamy 28 maja do Radia Gol. Będzie się działo, będzie na pewno wiele emocji. No i cóż, dziękujemy za ten sezon. Czekamy właśnie na jeszcze oczywiście finał Ligi Mistrzów, wtedy już się tak totalnie pożegnamy. Ale teraz dziękujemy. Ze mną był oczywiście Kuba Duda. Dziękuję bardzo. Kamil Aleksandrowicz również. Kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień.